Cześć tu Przemysław. Będziemy kontynuować nasz kurs do HTML-a. W pierwszym odcinku zapoznałem was z podstawami HTML-a, w drugim odcinku wspomniałem troszeczkę o edytorach tekstu. No i teraz wracamy do HTML-a, a w zasadzie wracamy do tego, żeby dołączyć do niego plik z stylami CSS. No dlaczego tak na samym początku od razu CSS? Jeszcze nie znacie HTML-a, a już od razu CSS, dlatego, że kusi bardzo często, żeby zmienić wygląd naszej strony. Że ona taka, jaką tu przygotowaliśmy, prawda, składa się z pliku pierwszych HTML oraz z pliku kaczki JPG. No i prawda, ta strona wygląda w ten sposób: białe tło, obrazek. No, chciałbym ten obrazek zmniejszyć, chciałbym no, jakieś kolorki dodać. I chciałbym upiększać, i tu ludzie często sięgają po elementy HTML-a, które na to pozwalają. Ale tak jak mówiłem w pierwszej lekcji, te elementy HTML-a dotyczące wyglądu są w tym HTML-u dlatego, że no, stare strony z dawnych lat wykorzystują te elementy. No i jak gdybyśmy je wyrzucili, no to te strony by nie działały. Natomiast to nie są zalecane dla HTML-a elementy. Powinniśmy oddzielać oddzielać wygląd strony od jej semantycznej treści. Czyli nasza strona ma treść taką, jaką ma, no nie jest specjalnie jakoś ambitna, ale teraz chciałbym popracować nad wyglądem i do tego potrzebny mi jest CSS. I znowu nie będę miał jakiegoś ambitnego CSS-a na początek, ale będzie podstawowy CSS, który pokaże, jak łączyć html z CSS-em, no i jakie to, jakie, jakie to ma działanie. I teraz znowu, no niestety trudne polecenie do nagłówka. Ja sobie go tutaj wkleiłem, bo też na pamięć, jak przepisuję, to mogę się gdzieś pomylić. Tu jest polecenie link. Nie należy tego mylić z linkiem jako odsyłaczem, z y, A. A to jest odsyłacz, który nas odsyła gdzieś. No, mówi się link, ale tu chodzi o to, że nas odsyła w inne miejsce. Natomiast ten link to jest taki, że dowiązuje do mojego pliku. Jeżeli ktoś z Was programował wcześniej w językach C, C++, no to tam jest polecenie, Include, prawda? I dołączamy biblioteki. W Pythonie import. W Javie też mamy dołączanie bibliotek import. Więc po prostu w ten sposób dołączam nie tyle biblioteki, co dołączam tym linkiem zewnętrzne pliki. I przeglądarka wie, że teraz link w relacji stylesheet, czyli styl ymm, arkusz styli, w relacji arkusz styli, typ tekst CSS. No i media dla jakiego to będzie nośnika. Czy to będzie dla ekranu, dla drukarki, dla smartfona? No tutaj akurat mamy All, czyli zakładamy, że ten CSS jest dla wszystkich nośników. Oczywiście w praktyce on się pewnie nie sprawdzi, bo to co będziemy tutaj robić, na przykład dla drukarki, może by pewne rzeczy były ukryte, pewne rzeczy się nie drukowały, prawda. Możemy przygotować inny arkusz stylów, który usunie na przykład menu w momencie drukowania. I nie będzie jakiegoś bocznego menu, tylko będzie, czy tam górnego menu, tylko będzie treść strony jako takiej. No, albo na mniejszych smartfonach, czy na innych tam rodzaju stronach. Ale tutaj, no powiedzmy, że na początek będzie ten typ all, czyli do dowolnego medium jest. I tu mamy href, to, które znamy już właśnie z a, gdzie mamy dowiązanie jakieś referencje jakieś połączenie i tu będzie plik zostawiłem to w puste nazwę sobie go na przykład pierwszy css nie mam jeszcze pliku pierwszy css ale to będzie działać to nic nie będzie nic nie będzie przeszkadzać jeżeli to zapiszę to moja strona się nie zepsuje z tego powodu po prostu przeglądarka nie znajdzie pliku pierwszy css no, i go nie użyję i nie będzie to miało żadnego wpływu na moją stronę. No, ale teraz tak. Hmm. Utworzę sobie tutaj nowy plik, nazwę go pierwszy.css i powstał pusty pliczek. Znowu, gdybym to, w ten gdybym to w ten sposób zapisał, to nic by się nie stało, strona by działała dobrze. Ale teraz mogę dopisywać w CSS-ie pewne elementy wskazujące na wygląd. Jak wygląda język CSS? No, zacznijmy od najprostszego. Body i zrobimy sobie tło. Hmm, jakie mogłoby być tło? A, zrobimy sobie taki męski różowy. No i teraz, tak, odświeżamy, i moja strona jest w kolorze pink. Jak to się stało? Otóż przeglądarka internetowa, no właśnie, przy pomocy tego dowiązania dowiązała sobie arkusz stylów CSS. Z tym arkuszu znalazła co? Znalazła słówko body, i w nawiasie klamerowym opis, jak te body ma wyglądać. Ja mam tylko jedną linijkę, ale oczywiście mógłbym tu zmieniać coś innego, na przykład margin, margin, margines. Na przykład 100 pikseli. Mam nadzieję, że 100 będzie widać. Jak mnie to zwiększę. O! I w tym momencie moja kaczka się przesunęła. Dlaczego? Dlatego, że zrobiło się od góry, od lewej i od prawej, i od dołu zrobiło się 100 pikseli. Czyli nasza strona, nasze body uzyskało margines o szerokości 100 pikseli. I zobaczcie, tu znowu, podobnie jak w HTML-u, piszemy językiem angielskim, tylko troszeczkę inaczej wygląda zapis. Tak? W HTML-u te znaczniki, które piszemy, są w, w tych takich nawiasach, no, w znaczkach mniejszości i większości, w ostrych nawiasach. A tu te znaczniki są już bez nawiasów i mam konkretny znacznik i zestaw wyglądu do niego. Jeżeli teraz na przykład mam też obrazek kaczki, img, no i chciałbym zmienić jej szerokość na na przykład 50 pikseli, tak, zapisuję, odświeżam i moja kaczka zmalała. Zmalała dlatego, że w znaczniku IMG ustawiłem szerokość na 50 pikseli. To jest troszeczkę głupie ustawienie, bo gdybym miał 17 obrazków na stronie, no to one wszystkie są IMG, więc wszystkie zmaleją do 50 pikseli. Ale o tym będziemy później mówić, kiedy będziemy mówić o klasach, o ID, o ustalaniu wyglądu dla, dla konkretnych elementów. Ale tu y, zasada jest taka: znacznik i opis, jak on ma wyglądać. No, w przypadku, w przypadku Body dałem tutaj kolor, dałem margines. No, mogę dać jeszcze rodzaje czcionek, na przykład font, font size. No damy jakiś duży na przykład 40 pt 40 punktów. Tak i teraz automatycznie zwiększył mi się rozmiar czcionki. Dlaczego? Dlatego, że dla body dałem font size. Więc cała strona, całe body ogólnie, dowolny znacznik, czy to odsyłacz, czy to tekst, czy to strąg, czy to coś tam. Każdy z tych znaczników zyskał font size równy 40 punktów. Tak, no, fonty podaje się w punktach, można też w pikselach, no, ale akurat zwyczajowo fonty podaje się w rozmiarach punktowych, więc tutaj wpisałem pt. Nie px, nie piksele. Więc opisuję na zasadzie, i po to są te nawiasy, te nawiasy wąsate, prawda, te nawiasy klamrowe, że one mówią odtąd dotąd jest body, a następnie odtąd dotąd jest image. Odtąd dotąd jest strąg, na przykład chciałbym strąga, Przypominam, że mamy tam strąga w treści. Mamy tutaj strąga. Kaczka biega jest wystrągowana. I domyślnie to wystrągowanie jest pogrubione, kaczka biega. Natomiast ja bym chciał, żeby to było na przykład czerwone. No to proszę bardzo, kolor red. I już jest, poza tym, że oczywiście pogrubione, bo tego nie uszałem. Tak jak było, tak jest, ale dodatkowo dołożyłem znacznik RED, kolor RED. I to jest znacznik CSS-a. Jeżeli tego CSS-a nie będzie, treść w stronie jest dalej czytelna. Elementy wyróżnione są dalej wyróżnione, elementy uwypuklone są uwypuklone, obrazki są obrazkami. Natomiast CSS wpływa na wygląd. I to jest bardzo ważne, żeby oddzielać wygląd od treści. I to jest trudne dla osób początkujących. Tutaj się przydaje też troszeczkę doświadczenia z edytorem tekstu na przykład, gdzie używamy stylów, tak? Też są style. Mało osób z tego używa, czy to w Łodzie, czy to rajterze, czy innych edytorach tekstów, takich procesorach tekstu do pisania dokumentów, też są style. I też powinienem oddzielać wygląd od treści. Coś, co jest ramką, coś, co jest definicją, coś, co jest tabelką. Ja nie mówię, jak to wygląda. Jeżeli wydawca uzna, że wszystkie tytuły rozdziałów mają być żółte, a, a definicje mają być na fioletowym tle pomarańczowe, teksty, to zmieniam styl i całość się zmienia. I tu jest dokładnie to samo. Na stronie internetowej ja mogę mieć jedną stronę i do niej podłączone wiele różnych stylów do wyboru, na przykład. Oczywiście, przełączanie tego trzeba by jakoś oprogramować już na przykład JavaScriptem, ale mogę mieć jedną stronę o jednej treści. I 15 stylów do wyboru. Albo w konfiguracji, prawda, jakiegoś tam serwisu, ktoś będzie miał ustawiony styl skórka, aż forum, nie? Jedno forum, jedna treść, i ktoś ma skórkę taką, skórkę inną. No, zależy od ustawień użytkownika. Także musimy oddzielać, oddzielać treść semantyczną od wyglądu. No i teraz co? No na przykład chciałbym żeby ten strąg był jeszcze większy, czyli font size, na przykład damy 170 pt. Oczywiście ja tu szaleję na maksa, ale szaleję na maksa po to, żebyście widzieli te różnice. Tak, żeby nikt nie powiedział, no coś tam zmienił, ale ja nie wiem, co on zmienił, na, to, na co to wpłynęło. Więc teraz zdałem sobie, że strąg to jest 170 punktów. No, no mega duża czcionka, już te 40 było duża, a teraz jeszcze dołożyłem 170. Więc wrócę tu na przykład font size sobie zrobię 20 punktów, a na przykład strong sobie zrobię, zrobię sobie 40 punktów. I teraz mam już tak, jak chciałem. Czyli mam odpowiedni rozmiar, odpowiednie ten. Oczywiście, jeżeli chodzi o CSS-a, to CSS, podobnie jak HTML, jest językiem, no czy nawet bardziej niż HTML, jest właśnie językiem znającym bardzo dużo różnych możliwości i znaczników. My na razie poznajemy tutaj podstawy, czyli poznaliśmy prawda, podstawy HTML-a, kilka znaczników na krzyż. Jedyne takie trudne no, to są te znakówka, których no, albo się trzeba nauczyć na pamięć, albo mieć gdzieś je sobie w ściągawce. Ja zawsze moim uczniom na sprawdzianach mówię, że mogą korzystać z notatek. Bo to nie o to chodzi, żeby wykuć pewne rzeczy na pamięć, tylko żeby umieć pewne rzeczy zastosować. Ja tego właśnie link, rel, starsheet, zawsze mi się tutaj to myli, nigdy tego nie kuję na pamięć. Oczywiście, jeżeli będziecie programować dłużej taką stronę internetową, to za chwilę będziecie to już pamiętali. Ja nie jestem zawodowym frontendowcem, więc tutaj pewne rzeczy sobie zawsze sięgam do dokumentacji. No więc to jest coś takie, co może być powiedzmy trudne, no ale możemy przyjąć na wiarę, że takie coś dołącza plik pierwszy CSS. No a tu już znowu mamy w miarę łatwe rzeczy, nie, nie pokazuję tu jakichś mega skomplikowanych, mega skomplikowanych rzeczy w CSS-ie, nie pokazuję różnych ciekawostek CSS-a, wiele rzeczy z CSS-a jest takie dość zawiłe, ale te podstawowe rzeczy to jest banał, nie? No bo tyle, że po angielsku, no to jest pewien minus dla Polaka, ale ustalam po prostu znaczniki określające wygląd, to co chcę. Jeszcze w dodatku, jak mam taki edytor jak Atom właśnie tutaj, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, no to on mi pewne rzeczy podpowiada. Na przykład chciałbym, żeby ten strąg jednak nie był pogrubiony. Czyli font, no tu już muszę się troszeczkę, no wiadomo, wiedziałem to wcześniej, więc łatwiej mi to znaleźć. Font weight, tak? Czyli to jest jakby waga czcionek. Tu, więc pogrubienie jest wagą, że jest taki ciężki. Więc jak, jak ja go dam normal, to teraz popatrzmy, nie będę od razu odświeżał. Tu było pogrubione, teraz odświeżam i przestało być pogrubione. Dlatego, że ja usunąłem to domyślne pogrubienie w ten sposób, że dla mojego stronga ustaliłem wagę jako normal, nie jako bold. Dobrze, no to teraz jeszcze się pobawimy troszeczkę CSS-em żebyście zobaczyli, jak to działa. No i powiększę troszeczkę moją kaczkę, mój obrazek, żeby było dobrze widać, co chcę pokazać. Otóż teraz taki element, co on może mieć? Moi drodzy, poza tym, że może mieć szerokość, może mieć na przykład jeszcze marginesy. Czyli tak jak tu jest margines dla całej strony, tak, i ten margines jest tutaj, ale mógłbym zrobić jeszcze margines dla obrazka, żeby na przykład odsunąć obrazek od leżącego obok napisu. Tak, czyli na przykład dałbym sobie tutaj margin, ja mogę tylko margin na przykład write. Nie muszę cały, bo ogólnie margin, to znaczą, margines z obydwu stron, znaczy jest ze wszystkich stron, a margin right, no to z prawej. I na przykład z prawej strony chciałbym mieć margines. No znowu żeby było widać 50px. Tak? nie będę się teraz przejmował, że to brzydkie mi wychodzi, tylko żeby było widać co się dzieje. I teraz ten margines dla mojej kaczki, dla mojego obrazka z prawej strony został ustawiony na 50. Gdybym nie zrobił tu z prawej, tylko zrobił margin, to kaczka mi się w ogóle przesunie. No całość mi się przesunęła, bo do tych marginesów strony, które były, Doszło jeszcze 50 od kaczki, bo kaczka była z brzegu. No więc program, przeglądarka to zsumowała wszystko i, i mamy, mamy taką sytuację. Także tu akurat chciałem margin right, żeby było tylko z prawej strony. Dobrze, co jeszcze z takich rzeczy podstawowych? Takich? No bawimy się na razie bez jakiegoś konkretnego planu. Radzę Wam, żeby też od razu włączyć sobie jakiś edytor, zapauzować ten film, Spróbować w tym momencie samodzielnie gdzieś tam poklikać w ten sposób. Co mogę zrobić? Na przykład mam jeszcze znacznik M. No to dla znacznika M damy border, obramowanie 10PX, solid. Na przykład, red. za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Zapiszemy. I teraz to, co było znacznikiem M, domyślnie było pochylone. To wszystko zostawiamy i dołożyłem rameczkę. Rameczkę o grubości, specjalnie taką dałem, znowu mega dziką, o grubości 10 pikseli. Solid, czyli. Ciągła linia, tak, solidna, jedna ciągła, bo może być na przykład jeszcze kropkowane, dotet, tak, z kropeczek, żeby się składało, i wtedy ta linia jest kropkowana. Tak, tam są jeszcze, znajdzie się, jakieś inne, inne linie, trzeba by poczytać w opisie CSS-a, ale solid, że jest jedna ciągła linia i jest tutaj kolor tej linii red. Tak, oczywiście mogę sobie dać green i będzie wtedy zielona rameczka. I teraz chciałbym na podstawie tego pokazać jeszcze jedne rzeczy, coś takiego jak padding. Padding działa podobnie jak margines, ale jest to odstęp nie na zewnątrz elementu, a w jego środku. Jaka jest różnica? No jeżeli w przypadku obrazka dałbym czy padding, czy, czy margin, no to nie byłoby tu wielkiej różnicy. Ale tutaj ma to znaczenie, ponieważ jeżeli teraz dam padding na przykład 20 piksele, to odsunęło się, w środku zrobiło się 20 pikseli. Jeżeli zamiast padding dam margin, no nie left, tylko w ogóle ze wszystkich stron, margin, ach, to ramka jest ściśle przylegająca. Ale odstęp zrobił się tutaj 20 pikseli. Oczywiście ja mogę łączyć ze sobą jedno i drugie. I teraz mam 20 pikseli oddalone pomiędzy elementem poprzednim a MM. Potem mam 30 pikseli, mam yy, paddingu. No, i potem znowu mam 20 margin. Od góry, od dołu jest tak samo, tylko że tam nie ma tego tekstu i tego nie widać. Także w ten sposób, z jednym z takich podstawowych właśnie znaczników jest właściwości css jest margin i jest padding. Margin na zewnątrz, padding od środka. Szczególnie to widać przy obramowaniach czy przy jakichś kolorach, tak. Jeżeli tu sobie dam na przykład kolor yy, i damy sobie na przykład brown. a nie, bo to jest kolor tekstu, to nie, nie chciałem, background, o, background, yy, background, kolor, o, tak chciałem, o, to mój background jest w środku, czyli padding jest, rozszerza mi ten background, natomiast margin nie, margin jest już na zewnątrz, więc margin nie przyjmuje właściwości background, tylko jest ten background, który jest strony, w tym przypadku ten pink, który tu ustawiłem. No, zrobiłem stronę paskudną. Zrobiłem stronę obrzydliwą, brzydką. Grafik płakał jak to projektował, ale co poradzić. Dzięki temu poznaliśmy podstawowe znaczniki HTML i podstawowe znaczniki już teraz CSS. W każdym razie zapraszam do prenumerowania tego kanału, do lajkowania tego odcinka i zapraszam na kolejne odcinki o HTML-u i o CSS-ie. Do zobaczenia, cześć, pa!